Program Kto ma rację zawędrował do Dąbrówki Leśnej, koło Obornik. Jesteśmy w przepięknym ośrodku leśników i myśliwych. Witam Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiali o rolnictwie na wakacjach, bo już mamy pierwsze miesiące naszego pobytu w Unii Europejskiej i takie mam wrażenie, że beneficjentem naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, żeby użyć takiego eleganckiego sformułowania, są przede wszystkim mieszkańcy wsi. Czy to prawda? Rolnicy otrzymają dopłaty bezpośrednie, gdy zakończymy program SAPARD, to znaczy wszystkie umowy zrealizujemy, oraz gdy ruszy sektorowy program operacyjny rolnictwa i wsi oraz program rozwoju obszarów wiejskich, który ma według planów ruszyć w miesiącu sierpniu i wrześniu. No ale już powoli coś wiemy, bo coś się dzieje na rynku produktów rolnych. Jeśli mówimy już o tym, kto skorzystał pierwszy, to przecież to nie jest nowość. My podczas referendum czy przed referendum informowaliśmy społeczeństwo, że pierwszymi odbiorcami dóbr Unii Europejskiej będą rolnicy i cieszę się bardzo, że te zapowiedzi wtedy euroentuzjastów i polityków, którzy namawiali społeczeństwo do tego, abyśmy w referendum powiedzieli tak, się spełniają. Także tutaj nie ma dla mnie osobiście żadnego zaskoczenia. Niemniej jednak to jest początek. Ten początek powoduje to, że jest wiele pytań jeszcze, wiele niepewności, bo to wszystko rusza. Odpowiedź przyjdzie, tak jak kolega przed chwilą powiedział, wówczas, kiedy te wszystkie programy będą się kończyć lub niektóre zaczynać. Niebawem zaczyna się następny. Ale pan poseł Kalemba bardziej sceptyczny jest niż pan poseł Eichler. Jest za wcześnie w tej chwili mówić, kto został czy kto zostanie beneficjentem. Trzeba wiedzieć, że mieszkańcy wsi i rolnicy zapłacili za proces integracyjny najwyższą cenę. Przez 15 lat ceny produktów rolniczych drożały zawsze poniżej inflacji. Po raz pierwszy od 15 lat ceny żywności teraz są wyższe właśnie od wzrostu innych cen. No i tutaj zaraz i tutaj jeszcze jedno zdanie, jak pan redaktor pozwoli. To nie jest tak. Przede wszystkim rolnicy obecne dziesiątki państw, które wstąpiły od 1 maja do Unii, mają gorsze warunki, co najmniej o 50% od rolników pozostałych krajów piętnastki. No to wiemy, panie pośle, bo to mówiliśmy wielokrotnie. Ale mówimy o jednolitym rynku, czyli chodziłoby o równe warunki. Tych równych warunków nie ma. I dzisiaj powiedzmy sobie otwarcie, czy zyskali rolnicy, którzy za owoce miękkie mają 1/3 płacone za kilogram jak rok temu. Czy producenci zbóż, już niedługo mamy żniwa, uzyskają cenę co najmniej porównywalną od lipca do października. No to skonfrontujmy te obawy, panie pośle. Więc za wcześnie jest o tym mówić. Czas pokaże. Ci z państwa, którzy trudnią się rolnictwem, jak myślą? No na przykład, proszę państwa, jeśli chodzi o nasz status quo rolników, to naprawdę my ponosimy konsekwencje również od wstąpienia do Unii od 1 maja. Przecież wszystkie potrzebne nam do produkcji rolnej komponenty, szeroko je tak nazwiem, ujęte są już z określonymi podatkami, prawda, ponosimy. I teraz stała się tego typu sytuacja, że wówczas, kiedy cena dochodziła do 6 zł za kilogram żywca, uruchomił się import przez nasze zakłady przemysłu mięsnego tamtychże towarów i to powodowało to, że nakupiono i dzisiaj czeka przemysł mięsny, aż to sprzeda. I dlatego ale to są te ceny jest też sytuacja takie normalna, że oczywiście, tak się najbardziej dzieje, prawda? Tak reaguje rynek. Rynek nie reaguje na słowa polityków. Ale przez całe lata rynek, cena, rynek przez kilka reaguje lat, przede wszystkim przez kilka lat na ceny wieprzowiny były zbyt niskie. 1,80, 2 zł i trzeba przyznać, że potrzebna jest tutaj stabilizacja. Na to miały też wpływ ceny zbóż. Jednak to, co się działo przez
ostatni rok, czy ostatnie dwa lata przed naszym wejściem do Unii, to jednak trochę strachy na lachy. Bo przecież głównie straszono polską wieś, że oto ona przepadnie w tej grze rynkowej w Europie. Panie redaktorze, ostatnio na temat w Sejmie, na temat drożejących cen żywności w Polsce. No i co z tej debaty wynikało? Otóż wynikło to, że ja przypomniałem, co niektórym, co mówili rok temu, strasząc rolników, mianowicie wejściem do Unii Europejskiej i czym? Otóż miała nas zalać unijna, tania żywność, przeterminowana i tak dalej. Miały paść czy padać zakłady przemysłu. A tymczasem jest odwrotnie, przemysłu, to my zalewamy swoją żywnością Dokładnie Europę. Jest odwrotnie, więc nie teraz, jest. Dzisiaj... Nie ma tych, którzy, już ich nie ma, albo się bardzo wyciszyli, którzy głosili taką tezę, ba, bardzo głośno o tym mówili przed referendum. Dzisiaj się mówi o czymś innym. Ale propaganda sukcesu panowie, też jest panowie, niepotrzebna. Panowie, nie chciałbym, tak, żeby rozmowę zdominowali specjaliści. Że było źle. To znaczy co, już teraz jak za dotknięciem różki my na wsi mamy dobrze? Oczywiście, panie redaktorze, naprawdę oczywiście, trzeba poczekać. Że nie, takie stwierdzenia powodują, jasne. Proszę pana, nawet określone stwierdzenia ludności miejskiej, że znowu chłopom się poprawiło i tak dalej. A to nieprawda, panie redaktorze. I niech pan naprawdę nie mówi takich Otóż rzeczy. Ja chcę, żeby pan zrozumiał jedną prawidłowość. To nie jest tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to sprawa oczywista. Ale te złe prognozy, które państwo próbowali całej wsi przekazać w tym okresie przedakcesyjnym, no okazują się dzisiaj nieprawdziwe, więc mówmy też, o prawdzie. Jeżeli na wsi może być lepiej, no to z tego się wszyscy cieszymy. To jest za krótki okres czasu, 2,5 miesiąca, żeby mówić, kto jest beneficjentem wstąpienia Polski do Unii, czy wieś straciła, czy zyskała. Dopiero będziemy mogli to powiedzieć, kiedy rozpocznie się skup zbóż z tegorocznych żniw, a cena tony pszenicy będzie o wiele niższa na pewno niż w zeszłym roku. No będzie niższa. I jak sumujemy to wszystko, dopłaty, wtedy, panie pośle, będziemy mogli ocenić, czy wieś zyskała, czy straciła. A ten wzrost cen, w moim przekonaniu, to jest wzrost cen chwilowy. Oczywiście zyskają. Po województwie wielkopolskim ponad 750 milionów trafi do rolników tylko i wyłącznie w wyniku dopłat bezpośrednich. To jest około 5-6 zł za hektar, łatwo policzyć, średnie gospodarstwo, kilka tysięcy złotych do każdego. I od grudnia rozpoczynają się I dostaną te pieniądze. I to jest bezsprzeczne. Czy na dzień dzisiejszy rolnicy zyskali? Zyskali w inny sposób. Mają cały rynek europejski jest do ich dyspozycji. Nasze owoce mogą trafić tam. Oczywiście nakłada się pewna nieuczciwość firm handlujących owocami, które powodują, że tanio kupują, drogo sprzedają. Wreszcie na dzień dzisiejszy zyskało rolnictwo w ten sposób, że wzrosły ceny. One rosną do cen europejskich, mięsa, innych wyrobów i tak dalej. W jakiś sposób bije to w mieszkańców wsi, miast. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że mieszkańcy miast na dzień dzisiejszy w wyniku tych wyrównywania cen tracą, ponieważ ten robotnik, pracownik umysłowy, musi więcej wydać na żywność. Ale to powinno się wyrównać w przyszłym roku. Może właśnie pan poseł Kalemba ma rację. Mieszkańcy wsi też są konsumentami, też idą do sklepu, też kupują. Jasne. Więc to jest taka gra na rynku. Proszę bardzo. Producentami. Ja chcę powiedzieć, że oczywiście to jest za krótki okres, żeby oceniać, czy rzeczywiście oni zyskają, czy dużo zyskają. Bo wygląda na to, że na pewno zyskają. Taką tezę, myślę, każdy tutaj poprze. Zyskają. Tylko kwestia jest, ile i w jakim okresie. Niewątpliwie ci, którzy produkują żywiec, w tej chwili od razu zyskują, bo te ceny wzrosły prawie o 100% i mają wymierne korzyści. Ale oczywiście z czasem się może okazać, że środki produkcji też będą rosły i ten zysk może nie być tak duży. Z każdym dniem to się zmienia. Dzisiaj cena żywca jest w granicach 4 zł, opasowe byki są w granicach 3,80. A ja powiem, kto wykorzystał tą chwilę wejścia do Unii Europejskiej. Z naszego punktu widzenia wykorzystali to duże rzeźnie, wykorzystały to podnosząc cenę żywca maksymalnie powyżej 5 zł, aby podwyższyć ceny w sklepach. Wykorzystali te 2 tygodnie tych wyższych cen, automatycznie obniżając to. Ja bym widział normalną sytuację, gdyby w sklepach te produkty zaczęły tanieć z chwilą, gdy żywiec tanieje.
to by była normalność. Pomoc finansowa dla rolnictwa to jest pomocą dla całej gospodarki, nie tylko dla rolników. Skorzystaliśmy finansowo dość dobrze z programu SAPARD, ale sytuacja faktyczna była taka, że to za pośrednictwem rolników te środki finansowe trafiły w ogóle do naszej gospodarki, bo przecież trafiły do firm budowlanych, do zakładów produkujących maszyny, więc nie, moim skromnym zdaniem niedobrze jest tak dyskutować, że rolnictwo już zyskuje w sposób nadzwyczajny ze środków Unii Europejskiej, jest tą uprzywilejowaną grupą społeczną. Nie, to poprzez rolnictwo do polskiej gospodarki trafia pieniądz niczym jak do organizmu krew, zmienia czyli jego krwiobieg. Rolnictwo staje się kołem zamachowym. Mówiliśmy kiedyś, że budownictwo, a teraz musimy trochę zweryfikować nasz pogląd. Program samoobrony, panie redaktorze, budownictwo i rolnictwo. No, i Unia Europejska to też program samoobrony, trudno mi uwierzyć w to. Ja mówię w tej chwili o tych dwóch dziedzinach, rolnictwo i budownictwo. A ja chciałem zapytać, co plantatorzy wielscy na ten temat powiedzą. No faktem jest, że początek był imponujący, jeżeli chodzi o ceny, które zaczęły funkcjonować w sprzedaży wołowiny i trzody chlewnej, ale tak jak tutaj wcześniej przedmówcy mówili, to był moment takiego szybkiego wzrostu po to, żeby przynajmniej utrzymać, względnie podnieść ceny detaliczne w sklepach. My rolnicy żeśmy nie zdążyli odczuć tego tak momentalnie, dlatego że produkujemy cały czas i to jest tylko dla niejednego, dla krótkiego fragmentu naszej produkcji. Trochę nie wierzę, żeby pan się tak gapowato na rynku zachował. To chyba nieprawda. Panie redaktorze, ja akurat produkuję mleko, jak 90 groszy było, tak jest i tutaj mnie akurat to nie dotknęło. Cielęta sprzedałem w ostatnich 3 miesiącach, tylko drożej o 200 zł. W tej chwili nie idzie sprzedać. Prosięta poszły od 100 do 120 zł. Dzisiaj z powrotem mam 90 zł za sztukę. A więc mówię, to jest krótki moment i na ten temat nie ma co za dużo rozgadywać, bo tak wygląda. Ja chciałbym powiedzieć o czymś innym. Chciałbym powiedzieć w ten sposób, że wejściem rolników do Unii Europejskiej oprócz tych dopłat bezpośrednich do hektarów, to jest umożliwienie poprzez Sejm i parlamentarzystów możliwości brania z Unii dla rolnictwa zorganizowanego dopiero właściwych pieniędzy, które powinny iść poprzez programy, w których byśmy budowali od nowa i na właściwych technologiach cały układ pomiędzy produkcją i przetwórstwem rolnictwa. Ja chwilę temu wróciłem z bardzo ciekawego miejsca w Europie i zachwyciło mnie jedno, że pod klucz w 2 lata Unia Europejska, ale konsorcjum, a więc zbioru rolnikom, ani to nie dało Nowakowi, ani Kowalskiemu, tylko muszą się rolnicy jednoczyć w spółdzielnie, ale chciałbym już zwrócić uwagę panom posłom, że nasze prawo spółdzielcze w Unii Europejskiej jako takie nie przejdzie, bo prezesi i pracownicy nie mogą być członkami spółdzielni. Zwracam na to uwagę, bo inaczej Unia program odrzuci. Jeżeli będą prawidłowe spółdzielnie, tak jak powinny być, to wówczas możemy dostawać pod klucz dla konsorcjum. Zwiedzałem całe mleczarnie, niesamowicie duże pieniądze, za które ani grosza ci rolnicy w tym państwie nie dali. Bo musimy mieć tę równą cenę, co na zachodzie i tę równą cenę dopłaty, co na zachodzie mają rolnicy. Bo sprzęt mamy tę samą cenę, sprzętu rolniczego. VAT mamy ile? 5%. Rolnik niemiecki ma 16%. Jakie mam powiązanie? Za zboże ile dostanę po żniwach? Jakie koszty? Tu się liczą koszty, bo jak ja chcę kupić... Chcemy tyle zarabiać, co pielęgniarki w Unii Europejskiej. No, ludzie, panie no, poseł, przepraszam realnie. Bardzo, jak pan głos zajmował, pan nie przeszkadzałem. Trochę kultury z posła tej strony, nie tylko z rolnika. Nie. Jakbyśmy mieli te same warunki, którzy rolnicy są bogaci, mniej, abyśmy mieli te same warunki, ja będziemy robić, starać się, to ich dogonimy. A kto nie będzie chciał. Ja myślę, że to, co pan robić, mówi, to jest to bardzo... A ceny co do wszystkiego, żeby troszkę tego żywca skorzystali, ceny, no spadły na dół. A w Niemczech ile żywiec kosztuje? Na zachodzie ile kosztuje wołowina? We Francji ile kosztuje? We Włoszech ile? Świetnie. Ja myślę, że to, co pan mówi, jeżeli zechce pan też posłuchać, bo przecież to ma być rozmowa, a nie przemówienia polityczne. To, co pan mówi, to w istocie jest prawda w ogóle o Polsce. My jesteśmy krajem wielokrotnie biedniejszym niż Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Wielka Brytania. Szukamy takich dróg wyjścia z naszej kłopotliwej sytuacji ekonomicznej, by równać do tych silniejszych, a nie pozostawać w tyle. Więc cieszy nas każda jaskółka czegoś, co nas zbliża
do tych rozwiniętych, a oddala od naszej biedy, no tak powiedzmy. Panie redaktorze, to musimy mieć cenę, że my jesteśmy biedniejsi. Jak ja będę zarabiał, to będę pomału i gonił. A jak jeśli ja nie zarobię... To jest taka ekonomia dość amatorska, wie pan, to nie jest tak, że jak... Nowoczesny sprzęt, ciągniki, kombajny, wszystko. Zgoda, to nie jest tak, żeby się łatwo przełożyło, że jeżeli byśmy skokowo podnieśli, nie wiem, jakimś zarządzeniem władzy w państwie wszystkie nasze płace i zrównali ceny z Zachodem, to że nagle stanie się tu obszar szczęśliwości. To jest nieprawda. Tak ekonomii kraju prowadzić nie można, więc lepiej, żebyśmy nie dyskutowali o czymś, co jest w ogóle nierealne. My do tych cen i do tych płac musimy przez lata dochodzić. Chciałbym zwrócić Państwu na jedną uwagę. My pomimo tego, że mamy te dopłaty dużo mniejsze niż w Unii Europejskiej, już w tej chwili konkurujemy z Unią Europejską. Już w tej chwili sprzedajemy. Zwróciłbym jeszcze jedną uwagę. Wykorzystanie programu SAPART, kiedy trzeba było przesunąć pieniądze z innych dziedzin, żeby rolnikom zapewnić możliwość skorzystania z tego programu. Było tyle wniosków. Sądzę, że gro rolników przestało się bać. Pytanie tylko, czy my jako państwo, jako urzędnicy i tak dalej potrafimy przygotować na tyle wszystkie te wnioski i umożliwiać korzystanie, żeby rolnicy mogli w pełni wykorzystać. Żeby nie było podobnej sytuacji, jak było z SAPARD-em, kiedy pierwsze wnioski były problemy ze składaniem, bo nasi urzędnicy, nie unijni się w końcu okazało, skomplikowali te wnioski. Dopiero potem po interwencji te wnioski się zaczęły sypać. To jest sprawa o kapitalnym znaczeniu, bo my mamy dwie właściwie duże przeszkody. Jedna to jest mentalna, że obawiamy się tego, co jest nowe i wydaje się, że to jest bardzo trudne do osiągnięcia. A druga, że nasz aparat, mówi pan urzędnicy, nie wiem jak go nazwać, aparat obsługujący tę sferę życia, nie zawsze jest wydolny. Że aparat się naprawdę spisał. Ja jestem tu pod wrażeniem pracy aparatu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawicieli izb rolniczych. To jest ich duża naprawdę zasługa, że na przykład w Wielkopolsce rolnicy ponad 90% złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie i jeszcze składają. I w związku z tym wierzę, że te środki na dopłaty wykorzystamy wszystkie. I wykorzystamy również środki z funduszu sektorowego programu operacyjnego i planu rozwoju obszarów wiejskich. Nie ma problemu z naszymi urzędnikami, tymi, którzy bezpośrednio obsługują rolników. Problem jest z urzędnikami w Warszawie, którzy nie na czas przygotowują pewne dokumenty i pozostawiamy rolnikom i właśnie temu aparatowi na dole bardzo mało czasu, za mało. I to było już w programie SAPARD. Teraz jest w programie planu rozwoju obszarów wiejskich. Za mało czasu na to, aby ten rolnik mógł się przygotować. Naprawdę, musimy zwracać większą uwagę na to, że trzeba czasu. To jest jednak jakaś nowość. To renty strukturalne to jeden z instrumentów, który bardzo nas interesuje, bo jest na wsi, prawda Relu, takie oczekiwanie na te, no właśnie, na te renty. Dlatego ja chciałabym zapytać rolników, czy w Państwa otoczeniu istnieje zainteresowanie rentami strukturalnymi? Zainteresowanie jest tym, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że renty strukturalne nie uratują polskiego rolnictwa, bo jest to jeden z niewielkich elementów pomocy, które będzie tylko pewnym wycinkiem, bo takie są rzeczywiste możliwości. To jest... No ale renty strukturalne nie mają... Chcę odpowiedzieć na pytanie, jakie jest zainteresowanie? Zainteresowanie jest 10 razy większe niż możliwości. I z tego rolnicy powinni sobie po prostu zdawać sprawę, że na 10 zgłoszonych wniosków to najwyżej jeden po prostu będzie załatwiony pozytywnie, bo takie są możliwości finansowe i powiedzmy no... Ale wtrąćmy jedno zdanie. Żebyśmy... Renty strukturalne nie są instrumentem, który ma ratować polskie rolnictwo, więc w ten sposób jest w ogóle nie możemy podchodzić. Restrukturyzować. On ma pozwolić na to, by ci, którzy już nie chcą bądź nie mogą pracować w rolnictwie, swoją ziemię przekazali tym, którzy zrobią z niej użytek. Czy my możemy powiedzieć coś o regulaminie takiej renty strukturalnej? Renty strukturalne są zaadresowane do rolników, osób fizycznych, właścicieli gospodarstw, które mają powierzchnię co najmniej 1 hektara użytków rolnych i do rolników, którzy mają wiek pomiędzy 55 a 60 lat kobieta, a 65 lat mężczyzna. I takim, co oni muszą zrobić? Takim podstawowym warunkiem renty strukturalnej jest zaprzestanie prowadzenia produkcji rolniczej, czyli należy się
pozbyć gospodarstwa, to gospodarstwo należy albo przekazać następcy, dziecku, bratu, albo sprzedać to gospodarstwo, albo wreszcie wydzierżawić na tak zwany trwały okres, to jest na co najmniej 10 lat. A czy jest wyobrażalna taka sytuacja, że rolnik przekazuje swoje gospodarstwo swojemu dziecku, ale czyni z tego pewną fikcję i tak dalej sam myśli, że będzie uprawiał tę ziemię. Ależ nie. Istotą renty jest to, żeby w przypadku przekazania dziecku musi być przekazanie na własność. Nie jest możliwe przekazanie w dzierżawę. Zmienia się właściciel. Zmienia się odpowiedzialność. Przechodzi w nowe, młode ręce. Jest nadzieja na bardziej nowoczesne prowadzenie gospodarstwa. To raz, a dwa, dla tego młodego człowieka otwierają się nowe formy pomocy. Pomoc dla młodych rolników, pomoc na inwestycje rolnicze, czyli pojawia się tutaj taki montaż finansowy wokół tego gospodarstwa, które trafia w nowe ręce. A ja się zastanawiam, jak duża ilość tych wniosków, jak Państwo myślą, ile może wpłynąć ich? Tych wniosków będzie bardzo dużo. Na pewno jest olbrzymie zainteresowanie właśnie rentami strukturalnymi. A dlaczego? Dlatego, że liczą rolnicy, że to jest dużo pieniędzy w porównaniu z rentą, jest to która dużo jest pieniędzy, w Polsce. Ale przede wszystkim, tak, jest to dużo pieniędzy. Bo to jest podobno 300 euro, pani dyrektor, czy to tak jest? Od 220 do 1200 zł, maksymalnie do 2400. No to w porównaniu z rentami, które są na wsi, to są pieniądze gigantyczne. Panie redaktorze, 2400 można otrzymać wówczas, gdy się przekaże na własność gospodarstwo innemu młodemu rolnikowi poniżej 40 lat gospodarstwo o obszarze 23 hektarów. Uważam, że renta strukturalna będzie znaczącą pomocą dla wsi i przede wszystkim będzie miała jeszcze znaczenie istotne dla przekształcenia struktury gospodarstw na wsi. Bo w tej chwili wiemy, że te gospodarstwa są niezbyt duże i trzeba powiedzieć, że tutaj u nas, zwłaszcza w gminie Oborniki, rolnicy nie mają możliwości po prostu nabyć w inny sposób, na przykład od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów. Żeby dobrze funkcjonować, muszą być dosyć dużymi gospodarstwami. Stąd myślę, że właśnie ta renta strukturalna spowoduje, że te gospodarstwa będą takie, jakie muszą być, żeby dobrze funkcjonować po prostu. Pani Sołtys, jak to wygląda u pani na wsi? Przypuszczam, że też chcieli właśnie, jeżeli są już rolnicy, to chcieli właśnie, by więcej ziemi, w tej chwili mogą jedynie dzierżawić ziemię, nie ma takiej możliwości kupna. Więc mam nadzieję, że jeżeli będą takie osoby starsze, które będą chciały właśnie tą rentę strukturalną podjąć, że będą chciały sprzedać komuś. Że nabywca będzie na pewno. No mam nadzieję, że będzie. Dla mnie, jeśli chodzi, ja na przykład reprezentuję wieś trochę większą. Nie ma tych rolników starszych, którzy by te gospodarstwa mogli przekazać. A tam są właściwie wyjątki, może z 2-3. A tak to właściwie są wszyscy rolnicy młodzi. Rolnicy, którzy naprawdę chcą nabyć ziemię, walczą o tą ziemię. No, w naszym środowisku w zasadzie takiej ziemi nie ma. No, jedynie te renty strukturalne może w przyszłości doprowadzą do tego, że te gospodarstwa się zwiększą. To jeszcze jest jedna taka kwestia, właściwie, którą chciałem poruszyć, na przykład sprawa, jeśli chodzi o dodatki te ze środków strukturalnych, na przykład dla gospodarstw takich odstających, bo tam też się mówi, że mogą uzyskać takie i takie środki. Kiedy w zasadzie ci rolnicy mogą wystąpić o ten, no, z takimi wnioskami o dopłatę do tego gospodarstwa, żeby, bo są takie, mają być bezwrotne, prawda, są takie strukturalne. Kiedy to w zasadzie wejdzie? Tu jest oczekiwanie od rolników, że rozporządzenia następne dotyczące na przykład zalesiania, programu, który był już realizowany, niestety został przerwany. Między innymi na podniesienie towarowości. Są potrzebne rozporządzenia. To, co rolnicy tutaj mówią, i to należy po prostu przyspieszyć. Najważniejsze dla rolnictwa jest to, że jest to zielone światło, ale nareszcie nikt nie będzie mógł tych pieniędzy przerzucić na coś innego. I to jest, mi się wydaje, najważniejszy efekt. Ponieważ jakakolwiek grupa nacisku, gdyby chciała, czy pielęgniarki, czy nauczyciele, czy górnicy, to nawet rząd, czy ktokolwiek, nikt nie zaryzykuje, jest to, nie ma wpływu, no to jest, ponieważ są ważna to pieniądze przeznaczone. Że nie można tego skonsumować, to jest ważniejsza sprawa. Zależny jest od. Rolnicy moim zdaniem skorzystają na wejściu do Unii Europejskiej, natomiast to, że nie skorzystali jeszcze w takim stopniu, jakim mogli skorzystać, to jest wielka odpowiedzialność właśnie tych, między innymi, którzy mówili, że nic wam się nie uda. To jest wielka odpowiedzialność tych, którzy wprowadzali beznadzieję, którzy straszyli Unią Europejską,
którzy na tej histerii antyunijnej doprowadzili do sytuacji, że wielu rolników rzeczywiście zwątpiło i nie przygotowało się tak, jak można. I to jest wielka odpowiedzialność, myślę, którą trzeba wskazać. To jest głównie samoobrona, która celowała w tym. Z przykrością muszę stwierdzić, że również Liga Polskich Rodzin. Natomiast jakby jest jeszcze druga strona medalu, że z drugiej strony rząd też nie zrobił wszystkiego, żeby rolników informować. Oczywiście nie straszył, to jest zupełnie inna odpowiedzialność, ale nie zostało zrobione wszystko, żeby rolników dobrze poinformować. Rolnicy znakomicie wykorzystali środki sapardowskie, znakomicie wykorzystali dopłaty bezpośrednie, ale te dwa typy wsparcia nie wymagają działania zespołowego. Każdy mógł złożyć sam, nie licząc się z sąsiadami. Inne formy wsparcia w sektorowym programie operacyjnym, w tym co można będzie uzyskać poprzez Agencję Rynku Rolnego, wymagają organizacji rolniczych. Jeżeli rolnicy widzą, że te pieniądze są dla nich dostępne, BAT, ale to jest warunek, że oni muszą się zrzeszyć, to mamy przykład, że takie grupy powstały, zostały wstępnie uznane przez wojewodę, bo taka jest procedura, a następnie jako Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będziemy nadzorowali cały proces sprzedaży tych pomidorów do przetwórców, jak również rekompensaty później za dostarczony towar. Ja myślę, że gdzieś już powiedzieliśmy sobie tutaj, że coś zaczyna z polskim rolnictwem zmieniać się. Pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, wszyscy to wiemy, ale może dlatego, że przez ostatnich kilkanaście lat powszechnie mówiono o tym, że największy koszt transformacji polskiej gospodarki ponosi wieś, to może dlatego tym bardziej tak nas cieszy, że po akcesji do Unii Europejskiej pierwszym środowiskiem, które może coś zyskać, jest środowisko polskiej wsi. A tymczasem tu w Dąbrówce Leśnej też pierwsza jaskółka, lato się pojawiło. Może zostanie razem z nami. Prawda? Mamy taką nadzieję. Ja Państwa zapraszam do Dąbrówki Leśnej, bo tu jest wspaniale, i do gminy Oborniki całej. Do zobaczenia w programie Kto ma rację na wakacjach w równie dobrej letniej atmosferze. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.